It's just you. Well, be tough. No to Cześć wszystkim, z tej strony z kanałski encyklopedia kryptowalut. Witam Was ponownie o godzinie 20. Mam taką przynajmniej nadzieję, że wyrobi się na godzinę 20. Przyszedłem się dzisiaj trochę pochwalić, że trafiłem w super walutę i one super mocno rosną. Jak weszliście w nie wtedy, kiedy mówiłem, no to oczywiście zarobiliście już kupę kasy. Mam nadzieję, że tak nie zrobiliście, ponieważ... Jeżeli nie przeprowadziliście własnego researchu na temat tych walut, o których dzisiaj wspomnę na koniec tego filmu. No to oczywiście jesteście tylko tutaj dawcą kapitału dla wszystkich tych, którzy ten reset przeprowadzili i wiedzieli, jakie są plusy i minusy danego projektu, i czy on ma szansę na jakiś krótkotrwały przynajmniej wzrost. Jeżeli taki reset przeprowadziliście, gratuluję, ja tylko gdzieś tam podpowiedziałem, zapowiedziałem, że takie waluty w ogóle istnieją, a Wy wszyscy klikacie sami przycisk kup i sami przycisk sprzedaj. Także bez chwalenia się, wiecie, że ja nie chwalę się swoimi tutaj trafionymi pozycjami. Jak ktoś rośnie i gdzieś o tym wspomnę, no to ktoś sobie może wrócić do mojego filmu z przeszłości i powiedzieć: kurde on faktycznie mówił, żeby kupować tą polkę po 5 dolarów. Poczytam po cztery, albo mówił, żeby te uni kupować po 80 centów, na przykład, bo był sam dołek, albo mówił, żeby coś tam kupować. Mówiłem o tym, co ja robię, a co wy z tym zrobiliście. No, to już wasza tak naprawdę wola. Nie jestem żadnym tutaj naganiaczem, jak niektórzy twierdzą. twierdzą. Dobra, zostawmy to. Przejdźmy do wykresu. Koń, jako pokazuje nam, że Bitcoin kosztuje teraz 37 tysięcy dolarów. No i Tilium bardzo mocne wzrosty, 1400 dolarów i tutaj kolejna moja przepowiednia, która mówiła ostatnio, że za 2-3 tygodnie Tilium wskoczy na 2000 dolarów, no i jeszcze zostało chyba dwa tygodnie trochę ponad, żeby ta moja przepowiednia się sprawdziła, także zobaczymy, czy mi się udało trafić, bo ja to nazywam trafem, na podstawie jakichś oczywiście posiadanych informacji z, z rynku, ale nigdy nie możemy być niczego na tym rynku pewni. Najlepiej oprócz, oprócz Ethereum Loop Link tutaj na, na, nadal sobie super radzi. Engine Coin Tera 18%. Najgorzej Graf 9%. Po wzrostach korekta. Horizon tak samo tutaj. Delikatna korekta. OKB, cokolwiek to jest, OCB, wierzchownik OCB. Dobra, nieważne. Ethereum, tak jak mówię, 1416 dolarów bardzo mocno i bardzo fajnie sobie tutaj radzi. Yy, nadal to jest spowodowane tym, że te rezerwy na giełdach trochę się kończą. Kolejna sprawa, no to oczywiście wzrost po prostu zainteresowania tym projektem ciągle rośnie. Kolejna sprawa, możliwe wprowadzenie tej aktualizacji EIP 1559, która będzie paliła część Ethereum, Ethereum stanie się wtedy może się stać deflacyjne lub przynajmniej zmniejszy swoją inflację. No i po prostu Ethereum goni Bitcoina. Jak zobaczymy sobie wykres dominacji, no to ten kanał już fajnie przebity. Testowane dwa razy, no i zeszliśmy w dół, także według oczywiście jakiejś analizy technicznej, krótkotrwałej tutaj powinniśmy rosnąć na altcoin'ach, i teraz powinien przyjść czas altcoinów. Przechodząc do wykresu Bitcoina, to ten trójkąt, który ja rysowałem ostatnio, wyszliśmy dołem, ale wróciliśmy i cały czas trzymamy się koło tej bandy dolnej, więc można tak naprawdę przenieść trochę sobie ten trójkąt tutaj. No i jeszcze powinniśmy tak naprawdę. Dwa dni tu mamy na, na rozstrzygnięcie się tego trójkąta, ale to widzicie, tak sobie można te kleski przesuwać. Jak ktoś się śmiał, jak powiedziałem ostatnio o kleskach, że każdy ma swoje. No to tak to przynajmniej dla mnie wygląda. Analiza techniczna to jest tylko pomoc, ale oprócz tego trzeba patrzeć na bardzo wiele innych kwestii, żeby tak naprawdę ocenić, którą stronę rynek pójdzie. Tak jak mówiłem. Boczniak, czyli kurs boczny na bitcoinie, wahania małe. na cenie, są bardzo zdrowe, oczywiście za, dla altcoinów. No i teraz, jeżeli ktoś traduje na altcoinach, chce wejść w alty, no to jest oczywiście dobry moment. Znaczy, lepszy moment był już jakiś czas temu, ale oczywiście wiecie. Teraz altcoiny zdobywałem dość dużą e, moc tutaj przez to, że dominacja bitcoina spada. No i to będzie ich najbliższy czas. Także altcoin season u. <grym> Dobra. CoinGecko, znaczy CoinGecko, przygotowało taką analizę. Jest tutaj napisane, że rok 2020 był niewątpliwie udanym rokiem dla rynku kryptowalut, no nie da się jakby tutaj zaprzeczyć temu, co powiedzieli. Jeżeli chodzi o aktywa, czyli o kryptowaluty w top 30, na CoinGecko na przykład no to średni wzrost wynosi około 300-300% w skali roku. Także no bardzo fajny wzrost. Najsłabiej radzi sobie XRP, ojoj, oj, oj. A Wiecie, że ja nie jestem miłośnikiem XRP, więc czasem tutaj się będę pod śmiechujki robić jakieś względem XRP. No ale cóż, no zobaczymy w lutym, co z tego XRP wyjdzie. Kolejny analityk przepowiada, co ja wam mówiłem, czyli Bitcoin powinien kosztować około 50 tysięcy dolarów. No i on tutaj powiedział, że patrząc na analizę on-chain, patrząc na to, co się dzieje w sieci, jak traderzy wracają do gry, no to 48 tysięcy dolarów według model, modelu Stack to flow powinno być ceną na koniec stycznia tego roku oczywiście. Czyli Bitcoin tak naprawdę powinien wzrosnąć o 1000 dolarów, prawie teraz codziennie powinien rosnąć, żeby tutaj 48 tysięcy dolarów na koniec miesiąca wyłapać. Czyli tak będzie, no to jest pan, który ma swoje kreski i po prostu tak mu z tych kresek wyszło. Też tutaj ten trójkąt rysuję, o, o którym ja mówiłem Wam wcześniej na kanale, no i zobaczymy jak to tak naprawdę wyjdzie. Kolejna informacja od kryptowaluty Koti wprowadzili oni bardzo ciekawy indeks, na którym można tak naprawdę grać. Indeks jest notowany otwiera się tutaj do dolara te pary kryptowalutowe. I jak to działa? No możecie kupić lub sprzedać swoją pozycję i indeks ten opiera się na potencjalnym wzroście, zmienności na rynku. Czyli jeżeli wolumen będzie duży, będzie duża zmienność ceny, no to ten indeks rośnie, jeżeli ta zmienność i wolumen spada, no to ten indeks spada. W tym momencie jest on na 146 punktach i tutaj możecie przy, przykładowo wpisać sobie, nie wiem, inwestujecie 1000 dolarów i jeżeli ten indeks rośnie, nie wiem, do 155, no to będziecie mieli 1061, jak spadnie, no to oczywiście Wasza pozycja się zmniejsza. W Fakiu można przeczytać oczywiście tutaj, jak to dokładnie jest obliczane, na podstawie jakichś danych, skąd oni te dane pobierają. Taka ciekawostka, ja z tego na pewno nie będę korzystał, natomiast jest to kolejny nowy produkt pochodny po prostu od jakichś tam dźwigni, innych indeksów, na którym oczywiście można zarobić, ale też stracić pieniądze. Przejdźmy sobie do Twittera, tutaj parę informacji z Twittera. Cezary Graf wrzucił takiego Twittera, że Kambodża pracuje nad swoim CBDC, czyli walutą, Cyfrową kraju Polska nie pracuje nad swoim CBDC. No, u nas były te plany stworzenia DPLN, a no to się chyba wtedy nazywało, czy EPL, nie, DPLN chyba, natomiast na razie to y, umarło ten pomysł. Cały zespół, który to miał tworzyć, nie, nie tworzy tego, no nie ma już przyklepania z góry, że tak powiem, na to. Więc w tym momencie jesteśmy nawet już nie, że jak to niektórzy mówią, za murzynami, brzydko tak mówiąc, bo zaraz Wam powiem jeszcze o, o ludziach z z ciemnym kolorem skóry tutaj Kurde, chyba mi YouTube zbanuje kanał za takie gadki Ale ja nie mam nic przeciwko osobom czarnoskórym Mam z dwóch, trzech znajomych czarnoskórych i w porządku ludzie, także żeby ktoś tutaj w ogóle nie pomyślał o tym Jeżeli chodzi właśnie o, o to dlaczego tak mówię Był dzisiaj wywiad dla telewizji z Nigerii ze smatki, No i wiecie, miała być ta ama kiedyś czyli Ask Me Anything właśnie z osobą z Nigerii z tym takim znanym aktorem Nie wyszło to z przyczyn technicznych Natomiast dzisiaj takie, można powiedzieć, chociaż to trochę źle zabrzmi, TVP z Nigerii, czyli po prostu główna telewizja, główny nurt w tamtym kraju, przeprowadził dzisiaj wywiad z Martą, z, ze Smartki, z Szymonem i z tym przedstawicielem przepraszam bardzo, nie pamiętam imienia, nazwiska tej osoby właśnie od Smartki na Nigerię. I zdecydowanie bardziej podobała mi się ta rozmowa od tej rozmowy w Stanach Zjednoczonych. Wytłumaczyli jak działa projekt, jakie ma zastosowania, jakich mają partnerów, jaką cenę gdzieś tam widzą w przyszłości, o giełdach trochę pogadali. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wszystko wyglądało. Oczywiście jakość tego nagrania jest takie se, ale wiecie, no, ponad pół godziny w głównej telewizji o bardzo fajnej godzinie, bo to była 11 rano w Nigerii. No więc, jak najbardziej, tutaj na plus. Także widzicie, tamten kraj jest zdecydowanie bardziej rozwinięty. Niż, niż tak naprawdę Polska, jeżeli chodzi pod kątem kryptowalut, także można powiedzieć, że to my jesteśmy 100 lat za wiecie kim, nie? W tym temacie, z giełda, która tak naprawdę została wykupiona przez Justina Sana, otwiera depozyty Tron USD, czyli stablecoina na tronie i można tam zgarniać stablecoin z tego co rozumiem, aż do 50% rocznie. Na stablecoinie wrzucacie stablecoina na giełdę, no i do 50% rocznie możecie tutaj. Zgadniać. Nie wiem, jak długo to ma potrwać, yy, tak naprawdę, ale też jakiś tu jest konkurs, będą jakieś pieniądze rozdawali dla osób, które będą z tego korzystali. Także zainteresujcie się tematem i możecie tutaj pomnożyć swoje stablecoiny, aczkolwiek pamiętajcie, że wrzucacie to na giełdę. Not your keys, not your crypto, czyli tak naprawdę, jeżeli giełda się zawinie, cokolwiek się stanie, no to wasze tokeny mogą zostać utracone. Także yy, lepiej korzystać z jakichś rozwiązań zdecentralizowanych, gdzie Wasze tokeny są przetrzymywane przez smart contract lub w ogóle na Waszym portfelu, bo jest to w tym momencie zdecydowanie bardziej bezpieczne niż trzymanie kasy na giełdzie. Blockport powiedział jeszcze o jednej informacji, ta informacja już jest ze wczoraj, no że Grayscale doładował po prostu kolejną <grych> kapuchę w Bitcoina, kolejne setki milionów tak naprawdę wpakował Bitcoina i znowu kilkanaście tysięcy Bitcoinów o kilkanaście tysięcy bitcoinów powiększył się ich tutaj skarbiec. Także jak widać, Grayscale nie zatrzymuje się i dokłada do swojego bitcoinowego imperium. No i zgarniają już coraz, coraz więcej tych bitcoinów. Na ten moment prawie 630 tysięcy bitcoinów. Wow. Dobra, to przejdźmy teraz do chwali pięctwa. Inch, ten protokół, o którym wam mówiłem na filmie o top 13 moich kryptowalut. 5 dolarów kosztował teraz 8.6, kosztował nawet 11.20, 11, także bardzo fajnie sobie radzi ten protokół. Mam trochę go, więc cieszę się z tego bardzo. Job wybił niesamowicie. Dolar 40 na moment tworzenia tego filmu. Tak jak Wam mówiłem, kupowałem go po 50%. Parę centów, sprzedałem już wkład, bo poinformowaliście mnie na Discordzie, do którego serdecznie zapraszam, że Job tak wybił. Ja wchodzę, mówię o kurde, sprzedałem wkład. No, i trochę zysku zrealizowałem, a reszta nich po prostu sobie leży. No i Polka Starter też tutaj 1,44$, a kosztowała nawet 1,60$. Także jak kupowałem po 80 centów, no to już też 100% prawie na plus. Także widzicie, czasem idzie naprawdę wyłapać takie projekty, które są pumpable czyli mają tą cechę, która może spompować dany projekt. Bo dużo się o nich mówi na Twitterze, na YouTubie, bo szylią je dużej YouTuberzy, jak na przykład Ivan Ontech, on bardzo dużo o tych kryptowalutach mówił. No, i cena po prostu później sama działa, tak jak o Smartki powiedział Bitboy, który współpracuje, jak wam mówiłem, ze Smartki. No, to cena też z 29 centów, wtedy chyba na 30 kilka poleciała. Ta stabilizuje się około okolicach 37 z tego, co ostatnio patrzyłem. więc No, niestety, YouTuberzy, oczywiście mówiłem o takich dużych YouTuberach, są bardzo mocną bronią dla projektów, jeżeli chodzi o wzrost ceny, wzrost zainteresowania. Więc, tak jak wam mówiłem, w Bitcoinowym przedszkolu, jeżeli ktoś o czymś mówi, to prawdopodobnie ma w tym. Kasę zamoczoną, lub za to kasę dostał. Mało kto przyzna się Wam do tego, i mało kto o tym Wam powie, bo tak naprawdę nie chce być uznawany za shillera, tak jak oni są tymi shillerami. Także po prostu uważajcie na swój kapitał, zarządzajcie nim mądrze, róbcie własny lisecz i na pewno na tym źle nie wyjdziecie. Dobra, w tym filmie to już by było na tyle. Dzięki bardzo za obejrzenie tego materiału. Odwiedzajcie innych twórców kryptonarodu, zostawcie łapę w górę, komentarz taktyczny i widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć!